Naruto jako anime jest bardzo poszatkowane, odcinki kanoniczne przeplatają się z niekanonicznymi, arki oparte na mandze są przerywane przez arki filerowe, no i dodatkowo są jeszcze takie odcinki jak te, kompletne jednoodcinkowce, które nie mają zazwyczaj nawet jakiejś dłuższej historii. Próbowałem wymyślić jakiś sposób, aby iść odcinkami po kolei, ale nie ma to logicznego sensu, jeśli oceniam dany ark, dlatego wrzuciłem te w osobną kategorię. Koniec wstępu, lecimy. Jest to jeden z najbardziej znanych fillerów, gdzie drużyna siódma próbuje zajrzeć Kakashiemu pod maskę i wiecie co? Dobrze się bawiłem oglądając to, naprawdę dużo mamicznych min. Oczywiście Sakurze, Naruto i Sasuke się wiecznie nie udaje, coś im przeszkadza. Choji wygląda jak balon, koń wali równo i to dwukrotnie, no żyć nie umierać. Ogólnie mnóstwo tutaj gagów i takich niepoważnych sytuacji jak pomysł na zabicie Kakashiego poprzez śmiech, czy w końcu samo to, że pod maską jest druga maska. Tak naprawdę jeśli zanurzymy się w ten odcinek i nie bierzemy go jakoś na poważnie, to jest po prostu śmieszny, no chyba że w czyjś gust nie trafia. Minusów tutaj nie uświadczyłem, tym bardziej rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniam na 7. Spoko w tym odcinku było to, jak Tsunade podeszła podstępem Naruto, gdy ten nie chciał opiekować się dziećmi, więc wymyśliła, że Hokage powinien dbać też o najmłodszych, a przecież on chciałby nim zostać. Nieco śmieszkowy odcinek, gdzie każdy z pozostałych geninów coś tam pokazuje, tymczasem Naruto nie posiadał takich umiejętności i robił wszystko źle, choć trzeba przyznać, że w fajny sposób uratował dzieciaki, które były bliskie odlecenia. Później ta sama drużyna brzdąców podwaliła blondasa do Tsunade, że to on zmusił ich do ryzykowania życiem. Z minusów to, że dzieciaki nagle nauczyły się biegać po ścianach, gdy przez cały odcinek mówiły, że nie są w stanie tego robić. Rzeczy niewiadomych tutaj nie było, a odcinek oceniłem na 6,5. Mamo, możemy mieć Roka i Gaja? Mamy Roka i Gaja w domu. Oczywiście tylko Naruto uwierzy, że to prawdziwa dwójka Konoshan, ale szczerze mówiąc jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nawet jeśli to nie byłby filler, Naruto jest tak głupkowaty w pierwszej serii, że dałby się na to nabrać. Normalnie też Naruto by się wkurzał, że dostał misję sadzenia ryżu i tak dalej, ale ciągle szukał ukrytych znaczeń w tym, co robi podrabiany Gai i Lee, dzięki czemu się tym motywował. W pewnym momencie przyszła Tenden i wyglądała jakby też ich nie poznała i chciałem już dawać minusa, ale później Sakura dała mi do zrozumienia miną, że wie co jest grane, gdy pojawiła się Tsunade, to już w ogóle wiedziałem, że to jeden wielki troll. Nawet zaangażowała w to Katsuyu i tutaj ślimak jak dla mnie zyskał, bo miała ona tam jakiś humorek, a zawsze wydawała się taka spokojna i opanowana. Śmieszne. Minusów tutaj nie zauważyłem, a z rzeczy niewiadomych to, że podróbka Gaja w pewnym momencie pokazała jego przyszłość. W końcu on też później będzie chodził o kulach. Odcinek oceniłem na 7,5. Jest to kolejny śmieszkowy odcinek, tym razem o robieniu ramen. Dostaliśmy tu krytyków Naruto i Choji'ego, którzy w kwestii jedzenia nie kłamią. Chibi wersje tych dwóch panów i Sakury, a ponadto kuchciki ninja odzywają się do siebie, jakby od tego jedzenia co robią miało zależeć ich życie, co było zabawne. Później pomysłowo Naruto z pomocą Rasengana wymieszał składniki na makaron, Sakura go ubiła swoją siłą, a Choji roztrzepał. Śmieszne było też to, że ninja do gotowania robili tak dużo dobrego jedzenia, że shinobi, którzy to jedli, utyli do tego stopnia, że nie potrafili wykonywać swoich obowiązków. No i nie zapominajmy o tym, że Ayame też jadła u nich przez 2 tygodnie i się roztyła, a w tle leciały odgłosy świni. Coś pięknego. Minusów nie widziałem, a z rzeczy niewiadomych to tutaj są śmieszki, że Sakura taka turbo silna, ale to fakt, jest to tak naprawdę puszczenie oczka do widzów. Odcinek oceniłem na 8. Ten odcinek miał dużo śmiesznych animacji, które mi się podobały. Także pokazane zostało pierwsze ninjutsu, którego można użyć w realnym życiu, czyli rzucenie hajsu, żeby inni na niego się rzucili. No i ogólnie fajne przesłanie idzie z tego epizodu, bo Naruto nauczył młodego, że pieniądze nie są najważniejsze, jednakże ten młody mnie strasznie brzydził. Zagilany, zasmarkany, brzydki jak nie wiem co, trochę niedobrze mi było jak to oglądałem. Jest on jeszcze większym idiotą niż Naruto, o co ciężko. Nie posiada żadnych zdolności poza rzuceniem pieniędzmi, co w sumie akurat dobrze obrazuje to, że jak się ludziom da wszystko, to najczęściej wychodzą później takie stwory o dwóch lewych rękach. Niewiadomych tutaj nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 5.
I mamy kolejny prześmiewczy odcinek, tym razem Naruto spotkał Jiraiya, który był podobno na ważnej misji, a ten go przyłapał jak siedział z dziewczynami. Naruto mu usługiwał i pomagał napisać książkę, bo jego nauczyciel powiedział mu, że czym szybciej ją skończy, tym szybciej zaczną trenować. Jiraiya zresztą się nie pierdzieli, musiał znaleźć kuriera, który miał jego książkę, więc Rasenganem rozwalał ściany budynków, czy używał tej techniki do podróżowania łodzią. Fajne też były te wiadomości dymne, żeby ostrzec innych kurierów. Przydatne, pomysłowe. No i końcówka, gdzie lord feudalny dostał książkę Jirai napisaną przez Naruto i uznał, że to świetny prezent od przeciwników, więc wojny nie będzie. Minusów tutaj nie widziałem, tak jak niewiadomych, odcinek oceniłem na 7. Z dobrych rzeczy to to, że jest to pierwszy jednoodcinkowiec, który nie jest śmieszkowy, jest poważny. Akamaru zmasakrował Shinobi podczas ich treningu i ogólnie przez cały odcinek jest budowane to, w jakiej słabej kondycji jest pies, bo został zarażony. Na końcu także szkoda było Mikiby. Jednak z minusów to ja nie czułem żadnego ryzyka, gdy Tsunade mówiła, że szczepionka ma 50% szans na powodzenie, bo te filery zawsze się kończą dobrze, więc nie ma czego oczekiwać. A z rzeczy niewiadomych to jak wygląda wyrośnięty Akamaru pokazuje nam, jak wyglądać będzie jako dorosły pies, choć będzie oczywiście dużo mniejszy. Odcinek oceniłem na 8. Śmiesznie tutaj Naruto w sumie ciśnie Sakurę, że ta go pierwszy raz tak dobrze potraktowała, bo sama z siebie zaproponowała, że zszyje mu spodnie. Później Tsunade i reszta jajcuje sobie z Naruto, że nie chcą się do niego zbliżać, bo będzie miał na sobie 3-metrową bestię, co na końcu odcinka się na nich mści, bo później wszyscy w wiosce poza Naruto będą mieli na sobie Onbe. No i też fajnie się ona zlała na plecy Naruto, pewnie było mu ciepło. Z minusów natomiast to frajersko wygląda ta Onba i ogólnie odcinek był jakoś taki mało interesujący, nie powalił mnie w ogóle. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 3. Plusów to Shino ciśnie Naruto, że jest najbardziej lekkomyślny w wiosce, co jest ogólnie prawdą, jeśli rzeczywiście spojrzymy na osoby, które znamy. Śmieszne było to, że nawet robaki w ciele Shino się śmieją i wszystkie sceny z Naruto próbującym powstrzymać śmiech też były dobre. Ogólnie bardzo dobrze tutaj balansowano pomiędzy powagą osób rozśmieszających, a śmiesznymi scenami. Jak na przykład Shino próbował być poważny, gdy odkrył spisek, ale nie mógł powstrzymać się od śmiechu, co w niektórych momentach czyniło go bardziej badasowym. No i na koniec Aburame wrócił do swojego nieśmiania się i upiornie groził Naruto, co uważam za dość trafne w jego osobie. Minusów ani niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 9. Cały odcinek opierał się na tym, że Ino ma być sobowtórem Daimyo, bo jest do niej podobna. No cóż, Ino świnia teraz nabiera nowego znaczenia. Fajnie tutaj też przez cały odcinek Naruto dopierdziela grubej, choć tak sensownie, że przecież nie schudnie szybko. Zresztą gość, którego miała poślubić, to też wielka kupa mięcha, co wywija na parkiecie. Także Naruto podczas Henge w Ino biega z fiflakiem po dachu. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo niedorzeczny odcinek, ale tak pozytywnie. Z minusów to ta scena prawie po całunku mnie obrzydziła. Rzeczy niewiadomych nie ma, a odcinek oceniłem na 6. Bardzo zabawny odcinek. Lee założył dojo i chciał walczyć. Dzięki temu Naruto dostał kopa w mordę. Gai, żeby być przeciwnikiem Lee, przebrał się w fantastyczny strój. Naruto uciekał ciągle od Roka, bo bał się z nim nawalać i w sumie słusznie. Nie miał przecież podjazdu w taijutsu. W międzyczasie jakiś szpieg zmienił się w przebranego Gaia i wpadł w sam środek walki dojo, gdzie Rok lał go jak szmatę. Później Naruto się zmienił w przebranego Gaia, żeby bić się z Lee, a jak w końcu przebieraniec miał dość i zmienił się w Roka, by zinfiltrować wioskę, przyszedł prawdziwy przebrany Gai i z nim walczył. Przez to wszystko skończył tak. Minusów tutaj nie zauważyłem, tak samo jak rzeczy niewiadomych, odcinek oceniłem na 7. Plusem tego odcinka jest na pewno to, że Tsunade ciśnie Naruto, że ten nie ma żadnych specjalnych zdolności. Później też spoko wygląda animacja cienkoszyjca Naruto i Tsunade drącej japę i tutaj śmiechłem. Co jakiś czas Naruto się bał, co również mogło bawić, jednak ten odcinek miał taki typowy, horrorowy klimat, upiorny zamek, coś straszy i tak dalej. Z tym, że mnie to nie porwało. Nie było tu prawie akcji, głównie uciekanie i zastanawianie się, o co chodzi. Dlatego Naruto rzucił Rasenganem, co na tym etapie nie powinno być możliwe. Z rzeczy niewiadomych nic nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 3. Zacznę od tego, że ten odcinek nie wnosi prawie nic nowego, ale nie jest to ani plus, ani minus.
Tak naprawdę był on dość fajny, jako że pokazywał ranking najlepszych walk pierwszego Naruto według głosowania widowni japońskiej. Znajdziemy tutaj wiele śmiesznych i ciekawych komentarzy Naruto i Sakury. Cały odcinek przypomina trochę konwencję rankingu na YouTubie. Ranking przedstawia się następująco. Miejsce piąte, Naruto vs Sasuke na dachu szpitala i jest to dobra walka. Miejsce czwarte to Jirobo vs Choji i mi się ta walka bardzo podobała. A co ciekawe, Naruto i Sakura dosłownie przytoczyli te same argumenty co ja, czyli że producenci zrobili nas w bambuko, bo wszystko wskazywało na to, że Choji tam umarł. Później wyróżniono walkę Kakashiego i Zabuzy oraz Gaia i Kakashiego w kamień papier nożyce. Miejsce trzecie to Kiba i Akamaru przeciwko Sakonowi i Ukonowi. Dla mnie zdecydowanie nie była to walka na topkę, miała swoje momenty, ale nie była aż tak ciekawa do oglądania. Miejsce drugie to Neji przeciwko Kidomaru i jest to następna walka, która moim zdaniem nie była wcale tak dobra, a znowu Naruto niby prześmiewczo skomentował, że jest ona nudnawa, mało się dzieje, polega głównie na inteligencji, a nie walce twarzą w twarz, więc nie ma aż tutaj takiej akcji. No pełna zgoda. Miejsce pierwsze to oczywiście Naruto vs Sasuke w Dolinie Końca, no a moim zdaniem wcale nie, jako że zależy jak na to wszystko spojrzeć. Jak już walczyli, to duży procent walki był naprawdę dobry, ale to wszystko było bardzo, bardzo przegadane i przeciągane, więc oglądając normalnie wcale odczucia nie były aż tak pozytywne. A spoza rankingu to na pewno to, że te wstawki pomiędzy kolejnymi pozycjami były śmiechowe, jak to, że Jiraiya sobie siedzi koło Orochimaru, który sobie spokojnie mówi, jak gdyby nigdy nic. Jedynym minusem, jaki zaobserwowałem, to to, że ranking moim zdaniem jest słaby, ale jest to zupełnie kwestia subiektywna, więc to taki minus na siłę. Z rzeczy niewiadomych mamy wygląd Sasuke, przez chwilę nam go pokazano i jest on dość podobny do tej wersji z Shippudena, a do tej serii było jeszcze daleko w momencie emisji odcinka. Oceniłem go na 8, przyjemnie mi się go oglądało. Ten odcinek polegał na ochronie jakiejś porcelany. Zleceniodawca ciągle robił sobie bekę z Naruto i Kiby, krytykował ich, ryzykował ich życiem, ogólnie ich wykorzystywał. Z innych ciekawych rzeczy to jeden z antagonistów zabił sam siebie, zawalając jaskinię, a więc też i siebie. Oraz Naruto po raz kolejny zrobił ze swoich klonów linę, co mi za każdym razem imponuje. Z minusów to są tu dosłownie te same sceny co z innego arku, a okoliczności są inne, a także ten odcinek mnie zbytnio nie porwał. Mimo niezbyt wielu minusów, to jest to odcinek, który po prostu nic nie wnosi, nie jest jakoś szczególnie rozrywkowy. Niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 3. Średnia wszystkich tych odcinków to w zaokrągleniu do połówek 6,5. Są to raczej prześmiewcze odcinki, ale spoko, bo mają od początku do końca taką konwencję, nie starają się na siłę być czymś poważnym, niektóre lepsze, niektóre gorsze, wiadomo. Wielokrotnie były to odcinki bardzo przyjemne, taka odskocznia i w zupełności jeden odcinek szybko rozpoczęty i szybko zakończony wystarczał, aby było to dynamiczne i ciekawe, a jednocześnie nie zostawiało nas z takim poczuciem, że historia była zbyt krótka. Z drugiej strony bywały epizody, które nie robiły tego dobrze, pomimo że czas był ograniczony, to historia nie porywała, nie była ciekawa albo wręcz odbiegała aż za daleko od tego, co zwykle dostajemy w tym anime. A jeśli ty nie chcesz być na one shota, to zwiększaj swoją wytrzymałość razem ze mną oglądając Naruto. Reasumując, zasubskrybuj.